Od 1 marca będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego, obsługiwany przez również nowy system rejestrów państwowych. To znaczy, że o jego wydanie będziemy mogli ubiegać się w dowolnej gminie w całej Polsce. Z dowodów znikną informacje, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika, m.in. o kolorze oczu i wzroście. Nowy dowód osobisty będzie wyglądał w taki sposób. Na tym nowym dokumencie nie ma już adresu zameldowania, nie ma rysopisu, nie ma również własnoręcznego podpisu. Brak meldunku oznacza, że przy każdej zmianie adresu nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Za to pojawią się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą dwujęzyczne, po polsku i po angielsku. Pojawi się również szereg dodatkowych zabezpieczeń. Dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, specjalne tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu o wiele trudniej będzie go można sfałszować. To dokument lepiej zabezpieczony. To dokument, na którym zdjęcie jest takie samo jak w paszporcie. Ważna informacja jest taka, że zdjęcie nie może zostać zrobione wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie nowego dowodu. Format i wymiary nowych dowodów pozostają takie same jak te, które były do tej pory. Nowy jest również formularz wniosku o jego wydanie. Został uproszczony. Prace nad wnioskiem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poprzedziło badaniami, z których wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów. Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Nie oznacza to, że 1 marca wszyscy musimy pójść do urzędu, żeby otrzymać dowód osobisty. Dowody, które są ważne, w dalszym ciągu obowiązują. Nowy dowód będzie ważny przez 10 lat od daty jego wydania, z wyjątkiem dowodu wydanego dzieciom poniżej 5 roku życia. Wyrobienie dowodu osobistego będzie bezpłatne, jedyny koszt to zrobienie fotografii.